Najwyraźniej mamy trzy wersje. Twarda okładka ze zdjęciami za stówę, Mr. ILE?! Bean. 100 złotych to kosztuje, k***a?! Ja Mam nadzieję, że to będzie genialna lektura. Jak widać, transakcja zakończona pomyślnie. No, także za najwięcej 45 dni zobaczymy. Udało się. Jak przed chwilą widzieliście, zamówiłem ją jakoś 1 grudnia. Dzisiaj jest 13 lutego. Pan ale zrób... 13 złotych. Jakiegoś zegarek? Unboxing. Dobra. O, już się ukazała. Nie zostałem oszukany. Tatuażyk. Co to jest? Jest udarta tutaj. Dobra. Nie wierzę, że obdartą książkę dostał. Ciekawe, czy się w transporcie spiła, czy ktoś ją ugryzł. Niesamowite. Albo może po prostu leciała przez jakieś dzielnice Nigeryjczyków, gdzie akurat padały strzały i ktoś przyjął strzał na książkę. To też jest możliwe w tych wszystkich historiach, prawda? Nie wykluczałbym takiego scenariusza. Foliowałem ją, tak się prezentuje w pełnej krasie i tutaj serio jest wydarty narożnik. Wywiad rzeka, Sebastian Enrique Alvarez Pałucki, Sentino. Książka jest w ogóle mała, a czcionka jest jeszcze większa. No widać, co tu się dzieje, tak? Historia jest strasznie chaotycznie opowiedziana. Wprowadzenie przedstawia trzech bohaterów tej książki. Sebastiana, fajnego chłopaka do rany przy łóż, z którym super się gada. Sentino, pewnego siebie rapera z królewskim ego. Alvareza, czyli nieobliczalnego człowieka, który jest gotów na wszystko. Tu dostajemy informację, że podczas rejestrowania rozmów do tej biografii Sentino popijał sobie łychę z kolą i po chwili, cytuję, z opowieści robił się niezrozumiały bełkot, gdy trzeźwiał zdania na nowo układały się w całość, więc warto mieć... No to k***a, to już jest naprawdę opis książki sam w sobie. Niesamowite. Na pytanie, masz swój wyrazisty pogląd na polską rzeczywistość? Sentino odpowiedział niespodziewanie. Uważam, że ludzie z IQ 80, którzy rozmawiają w jakiejś słowiańskiej gwarze leśnych krasnali i są półanalfabetami siedzącymi w jakichś śmierdzących, wynajętych mieszkaniach, odpalający się w internecie, nie powinni oceniać i wypowiadać się na temat jakiegoś... Chłop pytania nie zrozumiał. No wyzywał influencerów. Albo może osoby komentujące. Czyli wszyscy, co komentują muzykę Sentino, to są półanalfabeci. Tak. Jak to, jak ma się do polskiej rzeczywistości? Według Sentino polska rzeczywistość polega na tym, że półanalfabeci komentują jego utwory. Początkowo historia jest, jak dla mnie, nawet wciągająca. Nie opowiem całej ze szczegółami, bo pozwolę sobie ją zostawić na osobny film o tatuażyku. Idolem jego dzieciństwa był wujek Roberto, który zmarł po przedawkowaniu kokainy i alkoholu. W wieku 5 lat młody Sentino został zostawiony z matką w Berlinie przez całą chilijską część rodziny, przez rozwód jego rodziców, tego, że dodawali do Coca-Coli czerwone wino, żebyśmy zamknęli mordę i poszli spać. Dobra, tak szczerze, jeżeli faktycznie od samego dzieciństwa go rozpijali, to nie dziwię się, że teraz tak się zachowuje. To jest tragikomedia jednak, bo komedia jest, ale tragedia też. W szkole miał tylko jednego ulubionego nauczyciela, który nazywał się Fabian i uważał Sebastiana za bardzo utalentowaną jednostkę, która albo się zniszczy, albo osiągnie wielki sukces. Sebastian jednak udowodnił, że jednocześnie może osiągnąć sukces i się zniszczyć, więc faktycznie jednostka wybitna. W wieku 17 lat został aresztowany za dewastację budek telefonicznych, 20 rowerów i napaść na Bogu ducha winnych przechodniów. To gratuluję. To fajnie. Fajnie napadać ludzi, którzy nic ci nie zrobili, nie? Klawy kolo, naprawdę. Tam Sentino odkrył prawdziwy amerykański rap i się nim zafascynował. Jakiś czas później wyjechał do Szwajcarii, do dziewczyny, ciągle chlał, nie chciało mu się nic robić z rapem, aż w końcu jego luba opuściła go, wyjeżdżając do USA i żeniąc się z hokeistą. W 2004 miał dziewczynę o imieniu Julia. Miałem już 21 lat i byłem z dziewczyną o imieniu Julia, którą cały czas rupałem, ale ona... Ja chłop pisze książkę i mówi, że pójdzie dziewczyną, którą ciągle rób. To jest wybitna jednostka, przysięgam. ...się też z Bushido. I Bushido do mnie z pretensjami, żebym zostawił w spokoju jego laskę. I groził mi. Ale w końcu się dogadaliśmy i ruchaliśmy ją razem. Ja p***dolę. Jeszcze się do kuklactwa k***a przyznał. No i niech to z gimperem piątki przybije. Po powrocie do Polski Sento bez przerwy chodził po kasynach, nie widząc innego sposobu, żeby zarobić pieniądze. Okej, okay, czyli wybitna jednostka, jeżeli chodzi o inteligencję, stwierdziła w życiu dorosłym, że najlepszym sposobem na zarabianie pieniędzy to granie w kasynie. I okej, okay, granie w kasynie to fajna rozrywka, jeżeli masz pieniądze, które możesz przepalić. Komuś się może podobać, spoko, ale żeby uznać to za pracę, no to już jest
wysoko. W 2010 poznał Dicho, który przeprowadził się do dzielnicy, w której mieszkał tatuażyk i nauczył go języka polskiego. Potem Sento wyraża swoją miłość do zegarków, twierdzi, że to one nadają mężczyźnie męskości i to jedyna wartość, jaka jest dla niego ważna w życiu. Okej! Jedyna wartość, która jest dla niego ważna w życiu, to zegarek, bo zegarek nadaje mu męskość. To może dlatego on tak mnie nienawidzi, bo stwierdził, że mam większą męskość, bo mam droższe zegarki. Czyli to nienawiść na zdrości, widzowie! Dobra, to ja powiem, moja propozycja. Jak Sentino nie będzie mnie więcej wyzywał, to dam mu ponosić Odemara albo złotego Rolexa. O tak, po prostu wystawiam rękę na zgodę. Przechodzimy do początków kariery Sentino w polskim rapie i nagle ni stąd, ni zowąd pojawia się pytanie, czy miał kontakt z Matą. Na co odpowiada, że chciał wiedzieć, kto jest najlepszy z młodych. Powiedzieli, że Mata. Chciał go zaprosić na płytę. Mata powiedział, że Sent top i że go słucha. Odpowiedź na to pytanie Sento zamknął stwierdzeniem, że 20 lat temu pracował z ludźmi, którym Soduwa odbiła po pierwszym sukcesie i że takich Mat dużo już widział. Później Sento mówi o wydaniu tatuażyka i że to oda dla Słowika, bo chłopaki bardzo się lubią i łączy ich zamiłowanie do Ameryki Południowej. To jeszcze raz? Co? Moment? Bo ja coś k***a... Czekaj, co? Sentino stwierdza też, że Spotify w Polsce powinien kosztować minimum 60 zł, bo za mało zarabia. Obawiam się, że gdyby kosztował 60 zł, to zarabiałby jeszcze mniej. Ot taki paradoks. A trochę by się zredukowała ilość słuchaczy. Spotify powinien kosztować więcej, bo za mało zarabiam. Moje donaty powinny być... Płaca minimalna w donacie powinna być większa, bo za mało zarabiam. I płacę minimalną w Polsce generalnie podnieść powinni, bo donaty byłyby większe. Stronę później mówi też, że polski internet jest dla niego żałosny i jedyne co ogląda to plastikowe lale, które chętnie by wyruchał. To możliwe, że o mnie akurat to. A już tak włoski, kurde, ułożę. Potem na pytanie, dlaczego robi live'y na Instagramie, odpowiedział, żeby sprawdzić, jaki jest odbiór jego płyt, ale dużo ludzi wchodzi, żeby go wyzywać i on ma obowiązek ich cisnąć. Ale pół książki wcześniej stwierdził, uważam, że te wszystkie live'y są nienaturalne i te wszystkie formy komunikacji z fanami nie powinny istnieć. Ja pierdolę, jaki tam jest miszpasz. O matka. Chwilę później Sento opowiada historię, jak się najechał z Dichem i sprzedał 18-karatową głowę Jezusa z brylantami do lombardu, żeby móc pójść dalej na balet. Stwierdza... Głowę Jezusa. Mocne. No tak, my z komunikacją z fanami to mógł po prostu zdanie zmienić, tak? Zdanie po zdaniu zmienił zdanie, no tak się zdarza, to się rozwój nazywa. Potem zostaje zapytany o najsmutniejszą i najśmieszniejszą rzecz, jaką zobaczył w życiu. Najsmutniejszą okazuje się starszy pan w Grecji, który jadł obiad samemu, bo zostawiła go żona i dzieci, a najśmieszniejszym jak Menel obciągał Menelowi na przystanku. Ja pierdolę, chłop wydaje książkę i mówi, że najśmieszniejsza rzecz w życiu, jaka mu się przydarzyło, to obciąganie Menela przez Menela. Naprawdę jest to k***a moc. Chłop napisał biografię i komedię w jednym, no naprawdę szacun. Mi się wydaje, że po prostu ta książka jest napisana takimi, taką czcionką wielką i w taki, bądź co bądź jednak wyszukany sposób, zawiera tu nie lada gratkę, jeżeli chodzi o różne zwroty używane. Trzeba czytać to najprawdopodobniej ze słownikiem w drugie ręce. Właśnie po to, żeby te polskie mongoloidy 80 IQ to kupiły i zrozumiały. Coś takiego. Na samym początku książki już zapowiedział, w jakim tonie ona będzie, bo ma trafić na polski rynek, nie? I właśnie ten autor, czyli niejaki Truman, jest największym problemem tej książki. To on prowadzi... Okej! To dziwne, że do książki nie można dokupić jakichś kursów na kryptowaluty w pakiecie. ...prowadził tę rozmowę i sądzę, że na tym biografia straciła najbardziej. Pytania nie powinny być zapisane bezpośrednio. Książka powinna zostać podzielona na chronologiczne rozdziały. Nie powinno się pojawiać skakanie w czasie. Może nawet przydałby się wyraźniejszy podział na lata, żeby to wszystko było bardziej klarowne. Zostało to nazwane biografią, a bardziej jest to wywiad z Sentino spisany w papier i średnio ułożony. Jest tu dużo prób wzburzenia tanich afer w
wspomnienia o ludziach, którzy nawet nie mieli nic wspólnego z Sentino, jak Mata czy Boxdel, o czym sam w sumie mówi. Wydaje mi się właśnie, że po to, że liczył na to, że po prostu Sentino powie w swój sposób, czyli bardzo kontrowersyjny, i pójdzie to wiralem w internecie, że ludzie będą rzucali poszczególne fragmenty i te fragmenty się zwiralują. Można powiedzieć, że z Sergiuszem nawet się to udało, bo prawdę mówiąc, akurat reakcja Sergiusza na słowa zapisane w tej książce się zwiralowała i była swego rodzaju reklamą. No jak gdzieś tam powiem otwarcie, że po tym jak Sergiusz te fragmenty przeczytał, to sam nabrałem ochoty na to, żeby tę książkę złapać do rąk i się z niej pośmiać. Więc strategia marketingowa myślę, że przemyślana. Dobra, przede wszystkim zacznijmy od tego, że jak bardzo wysoki profesjonalizm został zachowany, że chłop polewał mu whisky i kazał mu odpowiadać na poszczególne pytania. To przecież już z góry wyklucza profesjonalizm w postawaniu tego dzieła. Dostajemy domorosłego grafomana, który zadaje tak ambitne pytanie jak rapujesz czy piłeś, zadane po 140 stronach powtarzania, że Sentino i wódka to bardzo dobrana para. Mówiąc o tym, jak świat się zmienił, Sentino stwierdza, że za rzeczy, które były kiedyś normalne, w dzisiejszych czasach jesteś kancerowany, i nie wiem, czy Alvarez miał na myśli to słowo, ale chyba nie chodziło mu o niszczenie znaczków pocztowych. Wydaje mi się, że Sentino też ma inną definicję normalnych rzeczy, bo jak Sentino sam przyznał, w młodym wieku napadał na Bogu winny osoby na ulicy, więc dla osób wychowanych na ulicy to zachowanie właśnie uchodzi za zachowanie normalne, a dzisiaj to coś takiego dostaniesz kancela. Więc tak, faktycznie te czasy się tak zmieniły na niekorzyść. A dajcie spokój, co ta cywilizacja robi z ludźmi? Psuje dobrym chłopakom dobrą zabawę na mieście. Pojawiło się też kilka ciekawszych fragmentów, których nie udało mi się wsadzić w historię. W jednym miejscu Sentino powiedział, że dzisiaj przecież nie da się żyć z muzyki w Polsce. Jak może nie dać się żyć z muzyki w Polsce? Ogólnie jest coś takiego, ja nie wiem, jak się to nazywa, nie chcę gdzieś tam pomieszać, nie chcę skłamać, ale w momencie, w którym raper wydaje płytę, to czasami przychodzi inwestor, ja to powiem takim prostym chłopskim językiem, bo sam nie do końca pamiętam, jak ten proces przebiegał, gdzieś tam ktoś mi to tłumaczył, i mówi: dzień dobry, to my panu zapłacimy za płytę i jeżeli ta płyta się sprzeda w takim nakładzie, robi takie też wyświetlenia i tak dalej, że nam się zwróci inwestycja w pana, to wtedy będziemy już dalej z tej płyty wspólnie zarabiali. Raperzy w tym kraju są w stanie parę baniek dostawać. I to jakby ja tego nie rzucam z... Autentycznie raperzy w tym kraju są w stanie dostać parę milionów za to. Rozumiesz? Parę baniek. Tylko mówię o takiej już topce zasięgowej, topka. Rozmawiając o budach, stwierdził, że prostytutka to jeden z najważniejszych zawodów, bo przez to dużo mniej z wyroli chodzi po ulicach. Dobra, chłop w swojej książce kurwa zrobił bohaterki z prostytutek, bo stwierdził, że dzięki prostytutkom mężczyźni kobiet nie są. Ja pierdolę. Ta logika mnie już... Bała. Prostytutki to są dobre kobiety. Chronią inne kobiety przed tragedią. Naprawdę złoto.